To jest wynik, który oznacza, że lewica po 4 latach nieobecności wraca do Sejmu. Wraca do Sejmu, który, jak pokazują wyniki, będzie Sejmem trudnym, będzie Sejmem pełnym wyzwań. Lewica wraca do Sejmu po to, żeby być silną opozycją, być opozycją, która będzie w stanie stanąć naprzeciwko Prawa i Sprawiedliwości i zaproponować alternatywę. Nie tylko powstrzymywać Prawo i Sprawiedliwość przed groźnymi działaniami, ale także konstruktywnie proponować alternatywę wobec Prawa i Sprawiedliwości i jego polityki. Za nami dość intensywna kampania wyborcza, intensywna zwłaszcza w Pani wydaniu. Liczy Pani na to, że Lewica będzie miała 2 mandaty i ten drugi mandat powędruje do Pani? Oczywiście, że tak. Angażowałam się w tę kampanię z determinacją i siłą po to, żeby zawalczyć o mandat posłanki. Jestem z kampanii bardzo zadowolona. Niezależnie od wyniku mam poczucie, że udało się zbudować coś dużego. Udało się zaangażować bardzo wiele młodych osób, bardzo wiele osób, które do tej pory nie angażowały się w politykę. A ja, decydując się na ten start, stawiałam sobie taki właśnie cel, żeby być pewnym pomostem między lewicą partyjną i lewicą oddolną i ruchami społecznymi, ruchami miejskimi. To się udało z nawiązką, także nie mam sobie nic do zarzucenia i jestem bardzo zadowolona z tych ostatnich 6 tygodni. Jak będzie wyglądała teraz Wasza dalsza współpraca w ramach Lewicy? To będzie jeden klub lewicowy, czy Partia Razem, Partia Wiosna, SLD, rozdzielicie się? Jest wiele możliwych form współpracy. Ja osobiście bardzo liczę na to, że ta współpraca będzie się dobrze układała, ponieważ to, co widzieliśmy w kampanii wyborczej, ten bonus, ta akceptacja dla porozumienia, dla współpracy, dla zjednoczenia się 3 ugrupowań, ale też 3 pokoleń lewicy, to ze strony wyborców nadeszło i takie były oczekiwania. Ja osobiście chciałabym, żeby te oczekiwania nie zostały zawiedzione i żeby współpraca była kontynuowana. Ale czy to będzie współpraca w formie jednej partii, jednego klubu, czy też popierania wzajemnie swoich projektów ustaw, to jest jeszcze do decyzji. Nie chcę tutaj deklarować się w imieniu liderów ugrupowań, ale mam nadzieję, że tak czy inaczej ta współpraca będzie, no bo to obiecaliśmy Polkom i Polakom.